Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii, gdzie prowadzimy Juventus w jej FC24. Przed nami pora na kolejny odcinek. Dzisiaj bardzo możliwe, że mamy ostatni odcinek tej serii. Jest to na pewno możliwe, jeśli dobrze pamiętam, bo mamy trzy mecze do rozegrania, a więc finał Pucharu Włoch, ostatni tutaj mecz ligowy i Ligę Mistrzów. Wygraliśmy już Scudetto w poprzednim odcinku, więc oznacza to, że jeśli wygramy Ligę Mistrzów, to oznacza, że kariera menadżera dobiega końca Juventusem, bo tak jak już mówiłem zawsze, celem każdej kariery menadżera jest wygrać Ligę Mistrzów. Jeśli zrobimy to w pierwszym sezonie, to jeszcze właśnie robimy jeden sezon. A nie zrobiliśmy tego w pierwszym sezonie, więc mamy już Scudetto, to też jest ważne, bo jakby głównym celem jest Liga Mistrzów, ale też chcę wygrać przynajmniej raz Ligę w tym. No ale zwykle jak się wygra Ligę Mistrzów już, no to wcześniej zwykle się wygra przynajmniej raz tą Ligę oczywiście. I tak właśnie w naszym przypadku już Ligę wygraliśmy, ale Liga Mistrzów jest jeszcze do wygrania i to jest no, kluczowe naprawdę do tego, czy ta seria się zakończy, czy nie dzisiaj. Bo jeśli nie wygram Ligi Mistrzów, to znaczy, że będziemy mieli kolejny sezon. Zobaczymy. Na pewno najpierw przed nami Napoli. Finał Pucharu Włochy. Ostatnie starcie z Napoli było dobre, bo to był poprzedni odcinek, tak? Tak, właśnie 4-3 z nimi wygraliśmy i tam właśnie przypieczętowaliśmy sobie Mistrzostwo Włoch. Tam nam wystarczył remis naprawdę, ale wygraliśmy, więc tym bardziej myślę, że to dobrze. No i ponownie się pora z nimi zmierzyć, tym razem w finale Pucharu Włoch. I mam wrażenie, oni na pewno są troszeczkę zmęczeni, mam nadzieję, mam wrażenie, znaczy. Choć nie, aż tak źle nie jest, ale Araujo siądzie na ławce. Gatti, z tego co mi ostatnio pokazywał, zasługuje i mu wierzę na to, że jak dam mu minuty, to że mnie nie zawiedzie. Bremer będzie grał, bo jednak chce jednego z tych dwóch obrońców, że była Araujo jest bardziej zmęczony, więc on usiądzie na ławce. Martinelli usiądzie na ławce, Moise Kean za niego będzie tutaj grał. Miretti też za Rabio i tak to będzie wyglądało. Vlahović i Chiesa są praktycznie w ogóle nie są zmęczeni. No a reszta właśnie, no Rabiot też praktycznie w ogóle, ale po prostu wiem, że Miret jest na tyle dobry, że Rabiot sobie może odpocząć i najwyżej wejść z ławki. Rovella i Locatelli są praktycznie w pełni, Kunde, Gatti, no jedynie właśnie Bremer, ale tak już mówiłem. No i będę wystawił Ruganiego i Gattiego na właśnie mecz finałowy, więc takim składem właśnie wyjdziemy na ten mecz z Napoli. No i pora na finał Pucharu Włoch. I możemy zaczynać. Finał Pucharu Włoch z Napoli. Przez większość sezonu oni byli naszymi największymi rywalami w lidze. Potem jednak jakby mieliśmy trzech rywali. Jeszcze obie strony Mediolanu się dołączyły tam naprawdę do tej walki. Ale ogólnie mam wrażenie, że właśnie no, z nimi mieliśmy duże batalie. Mecz jeden zremisowaliśmy, jeden wygraliśmy w lidze. Więc nie przegraliśmy z nimi ani razu w tym sezonie. Choć w Superpucharze czy my się nie mierzyliśmy z nimi, nie pamiętam już. Ale w lidze na pewno się z nimi nie przegraliśmy w tym sezonie. Strzał teraz, dobry strzał i prawie to była bramka. To był Miretti? To był Miretti? Możliwe, że to był Miretti. Chiesa wrzuca piłkę. Duszan, Vlahović to byłoby mega, to byłoby zbyt piękne pewnie, jakby się tak udało szybko strzelić. Potem do Chiesy. Miretti odda strzał i to, powiem szczerze, że naprawdę myślałem, że jakimś magicznym sposobem to może wpaść pod poprzeczkę. Do bramki jednak nie, jednak niestety nie. Ale solidne pierwsze 10 minut tutaj tego meczu. Ponownie mam piłkę. Piłka do Vlahovicia jest bardzo dobra. Duszan Vlahović 1-0, 11 minuta. Chiesa go kapitalnie znalazł. Vlahović trafia na 1-0. 11 minuta, wychodzimy na prowadzenie w finale Pucharu Włoch. Rok temu, jeśli dobrze pamiętam, wygraliśmy Puchar Włoch, więc możemy wygrać drugi rok z rzędu. No kapitalna piłka naprawdę, ta piłka była świetna Vlahovicia. Vlahović kolanem i potem strzał. Ktoś też po przednim odcinku miał podobną bramkę. Może to był Vlahović, może już to był Vlahović, że przyjął sobie kolanem, strzał z voleja, tylko że tam bo to dużo naprawdę jakoś ładnie wyglądało, to taki jakby volej, który był taki jakby lobem jakby też nad bramkarzem, tak powiedzieć. To jest pierwsza bramka w dwóch meczach. Vlahović naprawdę to jest dopiero trzeci, znaczy drugi mecz, to jest dopiero Vlahovicia w Pucharze Włoch. Byłoby dość niesamowite, jakby tak było. Rozumiem, że właśnie w Pucharze wiadomo, że dawałem szansę rezerwowym, ale miałem wrażenie, że naprawdę Vlahović jakby więcej grał. No nie wiem, ale widocznie nie. Osimhen strzelił nam dwie bramki w tym meczu, gdzie wygraliśmy 4-3, więc musimy na niego uważać na pewno. Dobry strzał, dobra obrona, znaczy strzał nie był dobry, bo był prosto bramkarza, ale naprawdę ten strzał powinien być dużo lepszy. To jest zdecydowanie za mocna piłka. Miała być na Moise Kean, ale to było zdecydowanie za mocne.
będą rzucać potencjalnie tą piłkę, będą to robić. Wow, myślałem, że Wojtek popełnił tam błąd i że otworzyłby, można powiedzieć, drogę na to, żeby łatwo strzelić do bramki, ale nie skończyło się to dla nas źle. Będziemy mieli piłkę z autu. A nie wiem, czemu tak długo sobie kliknąłem. Długo już, jakby można powiedzieć, długo czekałem na to podanie, bo kliknąłem jak zaraz po prostu jak piłkę przyjął Moise Ken. Kliknąłem trójkąt, żeby podać, a naprawdę mu jakoś długo to schodziło. O, jak tam wiasło. Dobrze, to dobrze było potem podanie do tyłu, bo mogłoby się to źle skończyć, bo dalej biegł. Kolejna wrzutka. I sobie po raz kolejny dobrze z nią radzimy, Wlachowicz. Dobra piłka, to niestety wiedziałem, że może być jeszcze do Wlachowicza, do Ozimiana oczywiście. Tutaj udało się jakoś z tego wyjść. Myślałem, że mi Wlachowicz lepiej pokaże, czy to się może jakoś... Nie, nie ma szans. Myślałem, że Kieza jest dużo bliżej. Myślałem, że Kieza jest dużo bliżej. To podanie było po prostu nieprzemyślane, krótko mówiąc. Ten wścisk też nie był przemyślany, ale nie może być nawet żółtej kartki za to. Dobry wślizg, piłka będzie narożny. Nie wiedziałem, że tam może potencjalnie się nie odbiło, ale nie odbiło się od zawodnika Napoli. Pięknie Miretti, kolejny rożny, 35 minuta. Pięknie Miretti ponownie, ale niestety właśnie cały czas te rożne, jakby nie możemy się z tego podwyższyć. Teraz nie będę już grali na krótko, tutaj będzie po prostu jakaś wrzutka, więc może teraz uda się z tego wyjść właśnie. No jeszcze nie, bo Nathan będzie miał piłkę. Pięknie Bremer. Moise Ken ma troszeczkę tutaj miejsca. Wlachowicz może z daleka. Chciałem tak, bo pomyślałem sobie, a trzeba by tak uderzyć z takiego daleka i taką kapitalną bramkę strzelić. Niestety jednak nie tym razem. Nie tym razem. Czułem właśnie, że będzie podanie, ale to przewidziałem i zrobiłem dobry tam ruch, żeby tą piłkę przejąć, ale teraz Kierzą tracę piłkę niestety. Dobra interwencja, kapitalna interwencja Wojtka. Napoli na pewno po tym momencie jak oni stracili bramkę, jakby ich to obudziło, można tak powiedzieć, i zaczęli grać znacznie lepiej. Ale no, na razie mamy cały czas prowadzenie, więc pomimo, że grają lepiej na pewno niż na początku to wyglądało, pod koniec tej pierwszej połowy wyglądają naprawdę bardzo dobrze, to jednak my dalej prowadzimy, to jest najważniejsze. Oj, Chiesa nie poszedł tutaj w to miejsce, gdzie chciałem. Wojtek łapie piłkę bez problemu. Dziwne właśnie, że tam Punta prawie tak łatwo przegrał ten pojedynek, może powiedzieć tutaj prędkościowy, jakkolwiek to można nazwać. Oj, to może być, to mogą być kłopoty dla Napoli, bo Wlachowicz nie jest wolny. Dusan Wlachowicz, aha, wiem, o co się pewnie wydarzyło, bo z tamtego miejsca, gdzie on strzelał, dużo dałem, włożyłem siły. Jakby tam, z tamtego miejsca, gdzie on strzelał, generalnie może by jakoś padło, a tu już było, tu po prostu już było to za mocne, niestety. Bo jakby kliknąłem dwa razy kółko, ale on chyba jakby cały czas zachował tą siłę strzału z tej pierwszej próby, można powiedzieć, to tak przeleciało bez problemu nad poprzeczką. Szkoda, szkoda. Teraz. Ponownie piłka od Kiezy. Dusan Wlachowicz. No i to jest niesamowite, jakie ma wykończenie. Nie jest to kopiuj wklej akcji, ale w takim sensie jest to podobna akcja, że właśnie wrzutka górą tutaj wykonuje Kiezy i z pół woleja takiego wykańcza to Wlachowicz. Bo ten duet jest najlepszym duetem na świecie. Oni to udowadniają po raz kolejny. Też ostry kąt naprawdę. I to jak rotacja, jaką nadał tej piłce z pół woleja, naprawdę to jest to, o czym mówiłem. No niesamowite to było wykończenie. To naprawdę było bardzo ciężkie, żeby to tak wykończyć kapitalnie. Dalej jeszcze nie mamy tego zwycięstwa, bo jeszcze... No wiemy dobrze, że Napoli potrafił w tamtym meczu nam strzelić 3 bramki, więc jeśli będzie trzeba, to tutaj też by pewnie potrafili.
A na razie jest bardzo bezpieczny w tej drugiej połowie, bym powiedział. Do Cambiaso może nie udało się, bo Cambiaso się zatrzymał. No, nie dziwię mu się w sumie, jak jest lewym obrońcą. Wie dobrze, że nie może się za bardzo jakby iść naprzód. Że Ken. No nie, nie będzie to jednak celne podanie, ale tutaj myślę, że się może pomylił z tym podaniem. Na razie właśnie dość spokojnie, właśnie tak jak już mówiłem, pod koniec pierwszej połowy się obudzili i wyglądają bardzo groźnie, tak na razie w tej drugiej połowie jest dobrze naprawdę. 20 minut już tylko do końca też. Pięknie, Chiesa do, znaczy Vlahović do Chiesy i mamy 3-0, nie mamy poprzeczki niestety. Teraz było troszkę inaczej, bo przedtem w bramkach to Chiesa podała do Vlahovicia, teraz było na odwrót. Niestety Chiesa nie dał rady tego wykończyć, no nie było to łatwe na pewno do wykończenia. Ale tutaj no, mogę spokojnie powiedzieć, że to nie zmienia nic dosłownie, to jest najważniejsze i to jest najlepsze w tym, że on nie trafił, że to nic dosłownie nie zmienia w tym meczu. Pięknie Cambiaso. To otwiera szansę dla Moise Kena, żeby się tutaj rozpędzić i zaatakować. Moise Ken dostał okazję tutaj w tym meczu, żeby być podstawowym 11. Myślałem już, że wykorzysta w taki sposób, że strzeli bramkę. Ale i tak naprawdę nie mam co złego tutaj powiedzieć na Moise Kena. Też trzeba przyznać, że jakoś za dużo okazji nie miał tam to naprawdę. Więc tym bardziej dlatego nie mogę powiedzieć za dużo na niego złego. Miretti. Vlahović. Vlahović powinien pewnie strzelać pierwszy. Jeszcze Vlahović próbuje. Chciałem zrobić hat-tricka Vlahovićem. Nie udało się niestety. Próbuję tutaj robić te wślizgi, jeśli nie udałem tutaj. Już teraz myślę, że powoli może to powiedzieć. Zaczekajmy jeszcze na tą akcję, bo nie mam tutaj jeszcze akcję ofensywną, ale wydaje mi się, że mogę to powiedzieć, że już, że to, że puchar jest nasz. Chyba mogę to powiedzieć, bo po prostu nie zdążę tutaj nic zrobić już. Och, ten Chiesa tutaj wjechał ślizgiem zawodnika, powiedział, dobrze, to się skończyło jakąś czerwoną kartką czy coś takiego, bo nawet w ogóle się to kartką nie skończyło. Pięknie, szczęsny. Ten Rożny im dosłownie nic nie da, nawet nie wiem po co biorą tego bramkarza, bo on dosłownie właśnie nic im nie da, ten Rożny. I to jest koniec, Juventus 2, Napoli 0 i mamy trzecie trofeum w tym sezonie zdobyte. Do Superpucharu dołożyliśmy w poprzednim odcinku Scudetto, Mistrzostwo Włoch, teraz dokładamy Puchar Włoch, a więc 3 na 3, a został jeszcze ten jeden. Ten jeden, ale ten najważniejszy, czyli Liga Mistrzów, to jeszcze nam dzisiaj zostało. Czy wygram Ligę Mistrzów, czy nie? Oficjalnie mogę spokojnie powiedzieć, to jest bardzo udany sezon. Na pewno już właśnie wygraliśmy 3 trofea i w najgorszym wypadku byliśmy w finale Ligi Mistrzów. Więc to nie jest złe osiągnięcie być w finale Ligi Mistrzów. Wiadomo, że jak się jest w finale, to nikt nie chce przegrywać, wiadomo. Ale jednak tak jakby na chłodno, jeśli byśmy potencjalnie przegrali, na pewno na początku będzie szkoda bardzo, jeśli byśmy potencjalnie przegrali tę finale Ligi Mistrzów, ale na razie nie będę brał to jakby pod uwagę. No ale na pewno już teraz mogę na chłodno powiedzieć po tym właśnie zwycięstwie tutaj, że nieważne co się stanie w tym ostatnim meczu tego sezonu, czy to Mistrzostwo Włoch będzie nasze, czy nie będzie, czy to oczywiście Liga Mistrzów będzie nasza, czy nie będzie nasza, to i tak to był bardzo udany sezon, a Wojtek kapitano nas tutaj podnosi po raz trzeci w tym sezonie trofeum w górę i mam nadzieję, że nie po raz ostatni. Od bramkarza, od właśnie Wojtka, poprzez obronę, pomoc, dołasz na ataku tam Martinelliego, Vlahovicia i Chiesy, no niesamowita naprawdę jednostka, która się uzbierała, niesamowicie grałem w tym sezonie. Każdy gra na, można powiedzieć, topowej, w każdej topowej formie naprawdę, każdy gra na najwyższych obrotach. Jeszcze tylko dwa mecze, jeszcze tylko właśnie musimy, znaczy w sumie na następnym meczu nie musimy grać na najwyższych obrotach, będąc kompletnie szczerym, ale ten jeszcze jeden mecz na taki zespół, na który naprawdę będę musiał bardzo liczyć na zespół, że zagramy, tak jak na Juventus w tym sezonie przystało. Następny mecz myślę, że przesymuluję, bo będę szczery, kompletnie on nie jest. Wygraliśmy już ligę,
nie odbierzemy tam trochę, po prostu myślę tam szybką sytuację, bo to jest mecz, no szczerze, po prostu o nic. To jest mecz o nic dla nas, dla Atalanty może nie, dla nas to jest mecz o nic. Zdjęcie pamiątkowe, trzecie już takie oczywiście zdjęcie w tym sezonie. Kopaj dalej, jest oficjalnie nas, idziemy dalej tutaj. Jeśli dobrze pamiętam, przynajmniej właśnie mam mecz z Atalantą, mam wrażenie, że mam mecz z Atalantą. Tutaj tak, Atalanta to jest, no dla nich to, no nie jest to ważny mecz, szczerze, chyba że mogą pójść do, nie, no dla nich to, dla nich i dla nas to nie jest w ogóle ważny mecz, więc, no tak już mówię, szybka symulacja, juniorzy chcą odejść, dobra, możemy was wziąć w sumie, zaraz przed tym finałem Ligi Mistrzów, oczywiście nie zagrałem, ale mogą być zespołem. A dobra, w sumie tego Kebę też możemy wziąć, jak już wszystkich bierzemy, to już go nie zostawimy tam samego, weźmy też jego. I mamy właśnie ten najpierw mecz tutaj z Atalantą. No Daniel to jest zapomniałem kompletnie. No dobra, pora na mecz, pora na mecz. Szybka symulacja tego starcia i mecz się kończy wynikiem 1-1. Chiesa, żółta kartka. Co najważniejsze też bez urazu, bo w sumie mogłem nie dawać nawet podstawowego składu, ale na właśnie ostatecznie dałem i na szczęście nie ma żadnych urazów, to jest najważniejsze. A więc przed nami. I co ciekawe, ten finał będzie rozgrywany na San Siro, a więc na. Na włoskiej ziemi, można tak powiedzieć. Dusan Vlahović został zawodnikiem sezonu, chyba drugi rok z rzędu mam wrażenie, tak mi się przynajmniej wydaje. Właśnie kontynuując, no mamy finał na włoskiej ziemi, na naszej ziemi może powiedzieć, nie nasz stadion, no ale Włochy, więc nasi fani nie muszą praktycznie w ogóle daleko podróżować, tylko z Turynu do Mediolanu tak naprawdę. Co też nie wiem, mam wrażenie, aby Turyn i Mediolan nie był aż tak daleko od siebie położony, jeśli mnie moja pamięć mapy włoskiej nie myli, ale nie dałbym sobie ręki uciąć, ale mam wrażenie, jakby Turyn i Mediolan nie były aż tak daleko na przykład od siebie, mam wrażenie, że na północy są chyba, chyba że coś mylę, bo możliwe, że się pomyliłem, ale mam wrażenie, że te dwa jakby miasta są w północy, na północy Włoch, ale już mniejsza o to, to nie jest lekcja oczywiście geografii, a to jest finał Ligi Mistrzów, który jest przed nami, mecz z PSG, więc standardowo jak się mogłem spodziewać, ciężki rywal, wiadomo, wiedzieliśmy, że nieważne co się stanie, będziemy mieć ciężkiego rywala, tak wygląda ich zespół, w obronie są zmiany na pewno, Marquinhos i Hernandez są, ale Andy Robertson, Lucas Vázquez na prawej broni. Będąc szczerym, to wydaje mi się, że może być ich słaby punkt, ten Lucas Vázquez. W pomocy Luis Alberto, też na pewno ciekawy transfer, bym powiedział. A tak, tak jak w rzeczywistości, po części, bo jak dobrze wiemy, Simons, który wypożyczony w Lipsku, jest zawodnikiem PSG, ale jest wypożyczony, więc no w rzeczywistości, kto wie, za rok, za dwa może tak będzie wyglądał ich atak. No i wiadomo, ale jedno jest pewne, że zapowiada się mega ciekawy finał Ligi Mistrzów, który mam nadzieję, że dam radę wygrać. Pełen skład. Wszyscy są gotowi na to, aby to rozegrać, a więc nie ma co tutaj już tracić więcej czasu. Pora na finał Ligi Mistrzów, choć jedną rzecz bym jeszcze może zmienił. Czy mógłbym potencjalnie zagrać? Jakby to wyglądało, bym zagrał potencjalnie w swoim domowym stroju? Chciałbym, nie ukrywam, zagrać w tym stroju, dlatego zagram w tym stroju. Myślę, że nie ma szans, żebym się jakoś mylił między tymi dwoma jakby strojami, można tak powiedzieć, więc jesteśmy gotowi. Pora na finał Ligi Mistrzów. I będziemy mogli zaczynać. PSG zaczyna. Ja też przy okazji w ogóle tak jak była taka scenki, to sobie znalazłem właśnie na szybko mapę Włoch, bo wiedziałem, że mnie będzie troszeczkę to tak jakby może powiedzieć, jakby będę cały czas o tym myślał, bo jak czasami jak właśnie się zastanowię nad czymś i nie mam jakby odpowiedzi, to jestem potem długo o tym myślał, więc właśnie wolałem sobie zacząć na szybko tym Mediolanie, Turynie
i nie myliłem się z tym właśnie dziasłem, jakby to położone miasta, ale tak już mówiłem, to nie jest ważne. Ważne jest, żeby... Wow, aż to jest strata bardzo prosta, ale to jest fałsz ostatecznie. No, właśnie miałem mówić, że tak widziałem, że właśnie widziałem wiele razy, że nie faulowałem ja przed jakoś, a był faul, żeby miększy, jakby miększy, można powiedzieć, tam lekkie kontakty, a tu był dość duży kontakt i właśnie było faul na początku. Nie było znaczy na początku właśnie faul, a potem sędzia uznał, że tu jest właśnie przed faul też, niestety. Dobra, mamy teraz piłkę za darmo. Pięknie, piłka do Kunde przechodzi. Piękna piłka do Rovelli. Rovella nie ma gola niestety. Martinelli i to jest gol. Mamy bramkę. 12 minuta. Juventus 1, PSG 0. Wychodzi naprawdę po tym naprawdę dziwnym ataku tutaj w sensie takim, że byłem w 100% przekonany, że jak Rovella nie trafił, to na pewno już nie będzie tej bramki. A jednak jakiś sobie ta jeszcze piłka nam potem spadła. Myślałem, że tutaj właśnie Donnarumma złapie tą piłkę. On wypiąskował ją prosto na głowę Martinelliego, który potem bez problemu to wykończył. To też jest były dom Donnarummy oczywiście, bo on grał oczywiście dawniej w Milanie. Więc też stadion, który dobrze zna. Mamy prowadzenie Martinelli ze swoją, którą bramką? Szóstą bramką w tej edycji Ligi Mistrzów. To jest, no, widowiskowy start dla nas na pewno. To jest świetny dla nas start. No i tak musimy uważać, bo jeszcze nie widzieliśmy tak jakiejś takiej naprawdę jednej dobrej bardzo sytuacji w wykonaniu PSG, więc jeszcze nie wiemy jak w miarę te ich ataki będą wyglądały, ale nie wiemy za dużo o ich atakach, można powiedzieć, na razie. Rovella. Ajajaj, Rovella. Ten ślizg nie był dobry. Tutaj mogłem sobie zrobić jakby niepotrzebnych problemów, jakby Rovella tam właśnie źle trafił jakiegoś zawodnika PSG. Ufman Dembele musi uważać na jego prędkość. Dembele to był między innymi jeden z zawodników, których... Wow, on to utrzymał tutaj. Ale nic więcej z tego. Jak ja tutaj karnego zrobiłem? Naprawdę byłem przekonany, nawet już właśnie nie patrzyłem dalej. Miałem wrażenie, że widziałem, że Bremer przyjmie piłkę i potem patrzę sobie już dalej na Di Marco. Gdzie mam karnego tutaj? Czy ja mogę to zobaczyć? Czy oni mi to pokażą, tą powtórkę? Niech mi pokażą tą powtórkę. Nie, no naprawdę. Ja tam zrobiłem, gdzie ja tam zrobiłem? Chyba, że ustanąłem na nodze. Mam nadzieję, że ustanąłem na nodze, bo mam nadzieję, że to nie była jakaś ustawka, jak można powiedzieć, ale powiem, że na razie mi się to nie podoba. Jak się tutaj przybliżało? Tutaj się przybliżało, dobra. Ukryjmy to właśnie. No, niby jest tam. Ale to mi bardziej wygląda, szczerze, żeby on mi kopnął w moją nogę bardziej, szczerze. No powiem jedno tak, myślę, że to tutaj, czym ustanąłem tam na nodze, no on już leci, a choć to nie tutaj znowu, ale on już leci w dół jakby, więc, no nie leci w dół jeszcze. No nie wiem, no dobra, załóżmy, że miękki faul, ale był. Kylian Mbappé, mam wrażenie, że oni mi cały czas strzelają w tamten bok i mam wrażenie, jakby Haaland na przynajmniej chyba dwa razy karny tak strzelił, mam po prostu cały czas wrażenie, że no oni w końcu muszą pójść w drugą stronę, ale nie idą w drugą stronę, cały czas mam wrażenie, że z kimkolwiek się mierzymy, tam idzie ta piłka. No bardzo szkoda, że w taki sposób traciłem tą bramkę. Tym bardziej, że naprawdę... No nie jestem cały czas do tego karnego przekonany tak 100%. Tak wiele razy właśnie jak popełniałem karny, to jakby... Widziałem ewidentnie, co zrobiłem, jakby mój błąd. A tutaj naprawdę tak... Nie wiem, naprawdę. Niby jest ten karny, ale... No nie jestem w 100% do niego dalej przekonany. Araujo, dobry blok. Będzie rożny. Dobrze, Wojtek. Ważne, że tą piłkę się też nie wypuścił. Kunde. Nie mam tutaj właśnie zbytnio ani Kiezy, tutaj ani żadnego zawodnika, ale spróbujemy znaleźć Wlachowicza, tylko to nie jest Wlachowicz i nie wiem, gdzie piłka mi podaje. Dobra, nie ma tej bramki Kunde, nie będzie szybszy niestety. Dobry blok, kapitalny blok Araujo tutaj. Jeszcze Kieza teraz znajduje tutaj piłkę do niego, Wlachowicz, kapitalnie Kieza ucieka. Federico,
się za... niepotrzebnie się zahamowałem, może powiedzieć troszkę jakby. To był może mój błąd. Araujo, byłaby naprawdę potrzebna od ciebie bramka. No za nic ta bramka nie wpadnie po prostu z różnego. Tam Rovella jest znaleziony kapitalnie. Nicolo Rovella. Rovella 2-1. Kapitalnie znaleziony. Była tam duża luka w środku pola i był tam sam Rovella. Nie było zbytnio przy nim gracza PSG, dlatego wiedziałem, że ta piłka musi do niego powędrować i Rovella naprawdę według mnie jest po części do MVP nagrody tego meczu, bo przy pierwszej bramce on też, gdyby nie Rovella, nie byłoby pierwszej bramki. Może i spudłował tam, ale on potem jeszcze walczył tą piłkę. Nie dał Donnarumie ją złapać tak łatwo i w konsekwencji ta piłka potem wypada pod głowę Martinelliego, a teraz sam trafia bramkę. Według mnie ten Rovella, którego nieraz chwaliłem, że ma świetny tutaj sezon, pierwszy tutaj naprawdę, pierwszy sezon u nas, jak ja prowadzę Juventus, bo wrócił po wypożyczeniu, jakby skróciłem wypożyczenie naprawdę. I to może być jedna z najlepszych decyzji w tej całej karierze. Nie może transfery, a to, że sprowadziłem przedwcześnie Rovellę, bo on planowanie miał być jeszcze, ten rok miał być jeszcze w Lazio. I nie byłoby go tu, nie byłoby go w tym finale. Kto wie, czy byśmy w ogóle byli w finale, więc to taka jest naprawdę decyzja, która, nie zdawałem sobie sprawy wtedy, a teraz tak zdaję sprawę, że kto wie, czy to nie była największa, najlepsza decyzja mojej tutaj jakby karierze, można powiedzieć, menadżerskiej Juventusu. Troszkę tutaj mogliśmy lepiej na pewno to zrobić, a nie troszeczkę na pewno, mogliśmy to dużo lepiej zrobić. I Marco ruszy się troszeczkę naprzód. A i tutaj jeszcze próba tam wrzutki, troszeczkę mocna, ale jeszcze na tę piłkę. Tu jest dużo miejsca. Adrien Rabiot trafia przeciwko swojej byłej drużynie. Jest 3-1 w tym momencie. Powiem tak, wydaje mi się, że patrzę na stosunki, jakie miał Rabiot i PSG, to nie będziemy okazywać tutaj szacunku jakiegoś, szczerze. Powiem, że to może nie być najlepsza rzecz, no to po prostu nie będę, bo po prostu, jak dobrze pamiętam, Rabiot sam chciał odejść potem od praktycznie stycznia do końca sezonu. Był chyba poza składem nawet. Nie wiem, czy nie słyszałem taką historię, że nie pozwalają jakby wchodzić do szatni w ogóle, jakby. No po prostu go odizolowali kompletnie przez to, że nie chciał podpisać z nimi kontraktu. Więc właśnie bardziej wydaje mi się, że on akurat nie powinien jakoś mieć naprawdę sentymentu do PSG, ani w drugą stronę. Piękny Locatelli. Ten wścisk miał być w drugą stronę Rabiot, ale szkoda, że... Szkoda, że właśnie tak nie zrobił w drugą stronę. Kilian nie trafia. Bałem się podania do Kolomuaniego, to był Kolomuani jeszcze. Tak, tak nie byłem w pełni przekonany, jakby jak chcę tutaj bronić, można powiedzieć. Mają piłkę, cały czas mają gola z tego. To jest niesamowite, prawda? Wydawało się, że po prostu nie ma nic groźnego w tej sytuacji, a jednak wystrzelili i trafili niestety. Tak miałem wrażenie właśnie, że jakoś... Nie wiem, nie, że jakoś nie będzie tutaj niebezpiecznie, a jednak niestety jest gol. Martinelli kapitalnie tutaj ucieka. Gabriel Martinelli ma przy sobie rodaka swojego niestety, którego zatrzymuje. Pięknie Rabiot, wycofanie do tyłu. Do tyłu kompletnie, naprawdę, bo troszeczkę jakby zaryzykowaliśmy dość dużo tutaj. Mam wrażenie, bo właśnie tak na ikonce, tak na mapie nie było to dla mnie takie klarowne, ale właśnie miałem wrażenie, że to że podaję do mojego zawodnika, a nie do rywala i tak właśnie było na nasze szczęście. Tak się bałem, że pewnie tutaj Vlachowicz, znaczy Chiesa nie poda do Vlachowicza dobrą drogą, może powiedzieć. Ojoj, tutaj Bremer tam... Troszeczkę właśnie był to ryzykowny ruch, tym bardziej jest ryzykowny, jak właśnie nie odzyskaliśmy tej piłki, nie przejdźmy tej piłki. Di Marco, ale nie mam tej piłki, jestem dłużej. Oj, Kylian Mbappé, 3-3. No niestety. Szkoda bardzo, bo wszystko się fajnie układało.
Było nawet właśnie 3-1, tak? 3-1 było w najlepszym momencie, więc naprawdę było bardzo dobrze, ale znowu jest równo. Jest znowu, dosłownie znowu równo. Za łatwo teraz tutaj tą piłkę. Rabiot, kapitalnie. Ale Martinelli, co mi tutaj robisz? Nie wiem, czy właśnie Martinelli tutaj troszeczkę wszedł w paradę. Ajajaj, dorwałem, może pewnie trzeba, nie wiem. Troszeczkę za bardzo się rozjechaliśmy tutaj. Dobra, interwencja Wojtka. Perez na ogromnej fali niestety. Koń teraz idą po zwycięstwa, nie my. Rzutka jest dobra, znaczy wybicie jakieś przynajmniej piłki. Martinelli. Oczywiście, że to zniszczyłem w taki głupi sposób. Myślałem, że te podania będą lepsze po prostu. Jakby były lepsze, to naprawdę mogłoby się dobrze zakończyć. Tylko podaj dobrze do Martinelliego. To jest świetna piłka do Martinelliego. Co ty zrobiłeś, Gabriel? Naprawdę. Jak on tego nie trafił? Może mogę napadać chyba do Vlachowicza, ale po prostu to jest taki moment, że nie zastanawiałem się za dużo. Po prostu widziałem Martinelliego, widziałem okazję na strzał, pomyślałem sobie, że nie chcę przekombinować. W meczu, w którym wydawało się naprawdę, że już mamy to, jak było 3-1, jakby Rabiot strzelił bramkę 3-1, może za bardzo ja pomyślałem już, że wygrałem, no nie wiem. Czułem, że już to mamy. Dogrywka, niestety dogrywka. Zaczynam dogrywkę. Jeszcze jakimś cudem mają tutaj piłkę. Dobra. Chiesa znajdzie Vlachowicza, znalazł Vlachowicza. Duszan. Vlachowicz. Mamy to. Mamy to. Ponownie prowadzimy w dogrywce. 4-3. 98 minuta. Jeszcze jest dużo czasu. Jeszcze jest dużo czasu, dlatego jeszcze chcę stłumić te emocje. Jeszcze się nie chcę jakby za bardzo już myśleć o tym, tylko chcę cały czas być skupionym na tym, żeby teraz ich zatrzymać już po prostu. Ale ta bramka jest naprawdę ogromna, bo załóżmy, że nagle oni strzelają w tej dogrywce i to my musimy ich gonić przez tą dogrywkę, no to byłoby naprawdę nerwowo bardzo. Teraz to PSG ma bardzo tutaj trudną sytuację i nerwową sytuację. Zwłaszcza, że praktycznie, no ten czas leci, jak nie wiem co, ten czas leci, jak nie wiem co. Teraz oni praktycznie mają tutaj, można powiedzieć, jedną akcję będą mieli jeszcze w tej pierwszej połowie, prawdopodobnie tej pierwszej połowie dogrywki. Kunde, pięknie, pięknie. Nie miałoby to być do Wojtka może, ale teraz wybijmy tą piłkę. Duszan Martinelli. Jeszcze Duszan znaleziony ponownie. Duszan Vlachowicz. Nie wiem, nie udało się niestety. Szkoda, Cambiaso, jeszcze nie będę robił tych zmian. Jeszcze nie będę. Bremer też szkoda, z główki nie ma. Rożne to nie ma szans. Mam wrażenie, aby nie było szans strzelić z główki. Nie dajmy właśnie tutaj za szybko pójść naprzód. Uważamy właśnie tak, o to chodziło. Nie chciałem im dać tutaj przejść naszą połowę, bo wtedy sędzia mógłby jeszcze im dać okazję. Koniec pierwszej połowy dogrywki, co najlepsze, my zaczynamy drugą połowę dogrywki, a więc nie będę oczywiście busował się już, no od samego początku, to jest troszeczkę za wcześnie, ale po prostu będę chciał grać mądrze, można powiedzieć, żeby dać im maksymalnie jedną okazję, bo pewnie tą jedną okazję będą mieli. Duszan, wow, nie było za w ogóle strzału, jak można powiedzieć, w tym wszystkim. Zabrakło tam nawet przynajmniej zamachnięcia jakby nogą na ten strzał. Jakby w ogóle nie rozważał strzał, tak niestety wyglądało.
Mam dużo troszkę. Mam, powiedziałbym, że właśnie mamy troszkę szczęścia, to ja się niestety nie pośpieszyłem się w ogóle z decyzją. To powinienem szybciej coś właśnie tutaj zrobić. Wybij to Kunde, wybijcie to właśnie. Dobra, Di Marco. Ta piłka niestety nie jest celna. Z tym poda to podanie nie jest celne niestety. Kunde. Kunde pięknie. Miał być do Rovelli, ale dobra, to jest koniec. 4 do 3. Juventus wygrywa finał Ligi Mistrzów. Udało się, mamy to. 4 trofea do zdobycia były w tym sezonie i wszystkie 4 zdobyliśmy. Udało się, mamy. Mamy to, mamy to. Wygraliśmy. 4 do 3. Jest zwycięstwo. Finał Ligi Mistrzów. Udany, ale niesamowicie emocjonujący. Niesamowicie emocjonujący. Myślałem, że jak już stoi na 3-3 i po prostu grali dużo lepiej od nas, to ja byłem pewny, że oni pod koniec tego meczu trafią po prostu i 4-3 oni wygrałem przed dogrywką. Ale jak przetrwaliśmy tę dogrywkę, to wiedziałem, że jak przetrwaliśmy tę dogrywkę, to możliwe, że w tej dogrywce dam radę jednak. I daliśmy radę. Wlachowicz chyba strzelił, tak? Chyba tak, że nawet zapomniałem z tego wszystkiego, ale to był Wlachowicz, tak. Pamiętam z jego celebracji, to był Wlachowicz, który strzelił tę bramkę i mamy triumf w finale Ligi Mistrzów. No niesamowite naprawdę, niesamowite. W życiu bym nie pomyślał, no może nie, że w życiu bym nie pomyślał, ale jakby był właśnie ten moment, który naprawdę był moment jakby zwątpienia, bym powiedział, tak bym to nazwał. Nazwałbym to z momentem zwątpienia, gdy tylko właśnie oni mieli 3-3 już i po prostu szli jak burza praktycznie, ale udało się ostatecznie, bo udało się tutaj właśnie ostatecznie wygrać i 4-4, mamy wszystko wygrane. Tym bardziej, już mówiłem przed tym meczem nawet, że nawet jeśli przegramy, ten sezon i tak był bardzo udany. I tak był świetny i teraz jest perfekcyjny. No, ten sezon jest teraz perfekcyjny. Jeden z najlepszych sezonów jednej drużyny pewnie w historii piłki nożnej. No w sumie no nie powiedziałbym, że no bo jednak myślę, że jak, no nie powiedziałbym, że wiele razy, na pewno się zdarzało nie raz już, wiadomo, że Barcelona, Bayern, tam takie pierwsze drużyny, które mi przychodzą do głowy, które wygrywały, to właśnie nawet więcej oni wygrywają. Oni wygrywali 6, tylko że właśnie no my nie mamy klubowych mistrzostw świata na przykład. Bo my wygraliśmy 4, więc jakby super puchar i jeszcze nam przed klubowe mistrzostwa świata, my nie mamy. Znaczy to jest taka rzecz, która według mnie powinna być dodana do EA, czy tak już EAFC, dawniej do FIFA, że właśnie te właśnie klubowe mistrzostwa świata, wydaje mi się, że to powinno być dodane. Już od dawna, wydaje mi się, naprawdę dziwne dla mnie jest, że szczerze, że tyle jakby już ta gra istnieje i mam wrażenie, że nie było tych nigdy klubowych mistrzostw świata, dlatego to jest dla mnie taka jedna rzecz, która według mnie powinna być zmieniona na pewno. No my w tym momencie wygraliśmy i właśnie mam taką, myślę, że zrobię ankietę odnośnie jednej rzeczy, bo tak właśnie jedna rzecz mi nachodzi jakby do pomyślenia, bo to co zrobiliśmy, to zrobiliśmy, wiadomo, nowa seria będzie, ale czy powinienem zrobić jeszcze jeden odcinek, gdzie gram Super Puchar Europy, bo jakby można powiedzieć, że jakby przez to, że wygrałem teraz Ligę Mistrzów, to potencjalnie nie mam szansy w ogóle zagrać ten mecz, a chciałbym zagrać potencjalnie ten mecz, no i nie wiem, czy to nie jest lepsza decyzja. Właśnie, więc może zrobię ankietę, czy zrobić jeszcze jeden odcinek, gdzie no dosłownie tylko jeden odcinek więcej i zagram tam Super Puchar Europy, tylko no pewnie ten film pewnie nie będzie jakiś długi bardzo, no ale zagram tam ogólnie Super Puchar Europy i po prostu spróbuję go wygrać, wygram, to wygram, nie wygram, to nie wygram, nieważne, potem zaczynam nową serię, więc myślę, że właśnie albo zrobię taką ankietę, albo nie będę robił, no nie wiem, ja wolałbym to zrobić, szczerze, ale z drugiej strony, no nie, myślę, że to zrobię, nie no, szczerze myślę, że to zrobię jednak, bo no nie wiem, jak wydaje mi się, że jeden odcinek nic się nie stanie chyba jak dosłownie ta seria potrwa o jeden dzień dłużej. Jakby no ten film będzie wrzucony w piątek, więc nic się myślę, że nic się nie stanie, jeśli ta nowa seria zacznie się nie w sobotę, a w niedzielę na przykład. Myślę, że nic się wtedy nie stanie złego, a więc będę kończył oczywiście, a tak już mówiłem, nie będę robił jednak właśnie ankiety, postanowiłem, że nie będę jednak robił ankiety, po prostu jeszcze jeden odcinek, więc tak już mówiłem. Wszystko wygraliśmy już praktycznie, ale to jeszcze nie jest ostatni odcinek. Będziemy się żegnali w następnym odcinku, gdy będziemy mieli Super Puchar Europy do wygrania. Dzięki wam za oglądanie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!